Tutaj się nasze zwierzątka parzą ze sobą, także dzieje się, będą malutkie. Hej, hej, witam was bardzo serdecznie dzisiaj tutaj u siebie, u mnie z Planet Zoo lecimy sobie. Jak dobrze wiecie, to będziemy zaczynać właśnie nowe zoo. Tutaj wczoraj sobie ogarnialiśmy wybieg dla pandek rudych, który wydaje mi się, że całkiem zacnie wygląda. Dzieje się. I chyba jest całkiem w porządku. Dobra, tutaj widzę bardzo duże kolejki. Tak jak ostatnio mówiłam, to chyba dzisiaj wypadałoby coś tutaj porobić. Nie wiem, czy tutaj ceny podnosić. Nie wiem, no spróbujemy ciutkę chociaż podnieść. I co? Mamy mało gotówki. Tak, wiem, zdaję sobie z tego sprawę, że mamy mało gotówki. Jak to tutaj wygląda? No na pewno będzie to inne zoo niż do tej pory. Ja bym sobie tutaj wyszła do naszych zwierzątek i tak bym sobie popatrzyła. Mandryla bym chciała chyba. Chociaż nie wiem. O to, co mamy tutaj. O, podoba mi się. Podoba mi się. 300 metrów kwadratowych to całkiem w porządku. Myślę, że to byłoby ogarnięte tutaj. No Afryka, no... A, co nam szkodzi? Weźmiemy sobie go, tak myślę. Dobra, to jak się ty nazywasz? Waran nilowy. Dobra, to szukamy warana nilowego. Myślę, że on fajnie by się tutaj by nam prezentował. Także już sobie tutaj odhaczę. Ja już szukam waran nilowy. Zobaczmy, czy w ogóle będzie. Fajnie by było. Dobra, czyli mamy waran nilowy. Jeszcze byśmy sobie wzięli to, tylko ile jeszcze raz one żyją? Ile one żyją? Żebym się tutaj znowu nie wpakowała w nie wiadomo co długie życie, 15 lat. I co w chwili, gdy żałości płciowej 4. Dobra, czyli między 4 a 15 to byłoby spoko, ale to okej. Okay. Dobra, już sobie tutaj lecimy. I już sobie poszukamy. Dobra, najpierw sobie po samicy poszukałem, później sobie po samcu poszukałem, tylko jeszcze jakby się to piknęło, to byłoby super. I co my tutaj mamy? No tak. Ale ładne geny są. Ładne są geny, także moglibyśmy sobie na te listki pozwolić, ale szczerze, no kto tak mało listków chce. O, nie, dobra, biorę. Taka mała ilość listków. Dajesz tutaj do kwarantanny małe i od razu sobie weźmiemy tutaj samca. Samca do naszych zwierzątek. Zlecimy sobie samiec. A, tylko ja bym chciała warana nilowego. Rynek zwierząt. Dobra. I tutaj chcą samca warana nilowego. Ej, a może weźmiemy sobie takiego białego koszyku? Czy starusie są, do 15 lat. Kawa jest, no, gen płodności jest bardzo wysoki, więc najprawdopodobniej maleństwa by się nam udały. Tutaj gen płodności jest dużo niższy. A bym chciała takie mieszańce. Chciałabym. Tutaj mam zaś gen rozmiaru słaby. O, ten jest całkiem fajny. Ten też jest mega fajny, tego bierzemy. Ceska Zo, czyli fajnie, nie będziecie tutaj rodziną. Dobra, no to mamy i wydziałamy. Tak, tutaj sobie chyba ceny podniosę, no bo skoro tutaj tak zacnie nasza klientela kupuje, to możemy sobie ciutkę podnieść, myślę, o 50. Tutaj też podlecimy o 50. Damy, żeby we wszystkich sklepikach to było zawarte. I lecimy tutaj analogicznie, sobie polecimy troszeczkę ceny do góry. Niestety, musimy na czymś zarabiać, nie oszukujmy się. Wszystko kosztuje. Dobra, daliśmy sobie tutaj, podnieśmy sobie stawkę. Także spoczko, jak na razie jest całkiem okej. Zarabiamy, nie ma tutaj żadnego problemu. No i co, zobaczmy sobie, waran nilowy w takim razie. Nie mogą ludzie tutaj podchodzić, ufność, okej. Max jeden samiec i maksymalnie dwie samice.
300 metrów kwadratowych, nie potrzebujesz wspinaczki, woda jest potrzebna tutaj. Jeśli chodzi o głębokość, no to niezbyt głębokie, tylko żeby chyba się tak, no. Dobra, żebyś się w tym zmieścić, tak? I wymogi dotyczące temperatury, stopień większy niż 2 metry. No dobra. Aha, a jeszcze co? Wspinają się, nie wspinają się, nie. Czyli tutaj tylko mam powyżej 2 metrów i obojętnie które ogrodzenie. Może nie będzie najgorzej. Okej, okay, jedźmy sobie ze skałą zaś tutaj, bo one też skały potrzebują, także myślę, że ta woda będzie takie oczko wodne w skale tutaj. Tylko intensywność byśmy zmniejszyli. Żeby tak malało. Okej, okay, i skały mamy teraz za duże, a trawy praktycznie w ogóle. Sobie zmniejszymy tutaj, to sobie zwiększymy. I tutaj rzecz jasna, oczywista, damy wodospad. Właśnie tutaj i startę roślinności. Że niby w tym miejscu właśnie jest takie życie tutaj. I piasek potrzebujemy. To myślę, że też gdzieś tutaj sobie to. Wrócimy, tylko zmniejszymy sobie intensywność. O. Chyba wystarczająco, myślę, takie nadziabdziane. I lecimy do wody. I teraz pytanie, czy tego nie mam za dużo. Okej, okay, gleba to. Trawa długa. Okej, okay, to trawę długą możemy też tutaj sobie dać. O, tutaj mamy te zarośla takie, także spoko. I jeszcze damy tutaj piasku więcej. I skały w tą stronę. Tak, żeby było porówno w miarę. Dobra, myślę, że tak.
Myślę, że tak by to mogło być. I co my tutaj jeszcze mamy? Obszar do poruszenia się po wodzie. Jak? Jejku, znowu za mało miejsca do poruszania się. Cudownie, cudownie. A, niedobrze, niedobrze. Niedobrze, no, bo już tutaj sobie tak poustawiałam. Dobra, to lecimy tutaj, usuwamy sobie tą ścieżkę i tą. O jakiej ucieczce tutaj było napisane. No dobrze, no dobrze, no niech będzie, że niby ucieczka tutaj. Zobaczymy. O, patrzcie, jak sobie pływają. Ekstra. Ale mi się podoba. Jestem podjarana, że wzięliśmy sobie nowe te zoo. Nowe zwierzątka. Ten jak wygląda, też kozak. Ciekawe, jakie małe będą. Jakie będą malutki tutaj. Dobra, porobiłam zdjęcia. Niech sobie pływają w spokoju. Także dobra, fajnie, fajnie, fajnie. Mega mi się podoba, mega, mega. Dobra, czyli tutaj już wielkość jest odpowiednia, wszystko jest odpowiednie. Lecimy sobie roślinność. Aha, co, co? Pokryć się. Dobra, zobaczymy Afrykę.
tropiki i trawy. Lecimy sobie do przyrody. I lecimy tropiki i trawy, tropiki i trawy, tropiki i trawy. I kontynent Afryka. Dobra. Czego ja sobie tutaj to po prostu wszystko poogarniam. O, widzicie? Tak fajnie. I tak mi się podobają, jak się z takich zarośli tutaj zrobić. Coś takie... O, serio? One nie mogą takiego pokrycia? No to są żarty jakieś. Już jest za dużo? Nie. No bez sensu. O. To mi się w ogóle nie podoba. A gdzie mój przesyt? Przecież ja... Dobra, a teraz to chociaż mogę sobie postawić i co? Ojejku, jejku. No, nie spodziewałam się, że to będzie aż tak ciężko tutaj. Bo jednak... Ja lubię, jak się dużo dzieje, no. Obszary do poruszenia się po wodzie. I to też już nie pasi. A teraz? Też nie? O, dobra. Czyli jeszcze jeden mogę tutaj wsadzić. A, lipa. Nie no, jacie, ale to będzie łyso. O, nie. No. Monika, nowa osóbka się dowie, jak tutaj ja zawsze z przesytem robię. A dzisiaj sobie nie mogę na to pozwolić, to przecież to jest straszne. Przepatrzcie, jak tu jest wysoko. Nie wiem, no kurde, no. Bez żartu. Powiedziawszy,
pojęcia, ale dobra, ogarniamy to w takim razie w ten sposób. O. I lecimy sobie tutaj z wodą. No i. No i. Obszar do poruszenia się. Dobra, czyli musiała inaczej zwiększyć. Ha, ha, ha. Wtedy to mi zabraknie tego. Ojej, ojej. Okej. Okay. Jak to zsunę? Dobra, no trudno, no trudno. To jest okej, okay, to jest okej. Okay. Urozmaicenie. Lecimy tutaj do wybiegu. Wpisujemy naszego warana nilowego. Ja jeszcze do niego nigdy nic nie budowałam. Waran nilowy. No i dobra, lecimy tutaj z wodą. Wodę pitną chciałabym właśnie tutaj przy tych krzaczkach, przy tych roślinkach tutaj wstawić sobie. Mi się to tak właśnie podoba w ten sposób. I tutaj z tej strony również bym mogła, gdyby się dało. O, no, tutaj tak schowane. Dużą tacę na karmę. Nie, no nie podoba mi się, to takie łyse jest wszystko. Mamy sobie tu. Nie. Dajmy sobie może z tej strony, gdzie tu będę miała legowisko. Myślę, że legowisko możemy zrobić gdzieś tutaj. Także tutaj damy sobie tacę. Legowisko weźmiemy sobie, myślę, któreś właśnie z tych, ale ja sobie to poprzerabiam. Tutaj się nasze zwierzątka parzą ze sobą, także dzieje się, będą maluszki w kolejnym odcinku, w kolejnym gameplayu, w kolejnym streamie i tak dalej, jakby to nie spać. Dobra, wiecie co, no to wstępnie to mamy ogarnięte, będziemy sobie następnym razem tutaj dużo więcej ogarniać, mam nadzieję, że będziemy mogli tak jak tutaj zaszalaliśmy, co i tu zrobić, no zobaczcie jak to USA wygląda, nie, w porównaniu z tym. Ta strona wygląda tak zacnie, a ta strona jest dosyć łysa. Ewentualnie najwyżej sobie tutaj będziemy kamieniami stroić. I kamieniami ozdabiać. Tak, żeby to ładniej wyglądało. Na razie to tutaj jakoś tak ładnie się nie prezentuje. No ale w każdym razie to zobaczymy się następnym razem. I będę tutaj po prostu w informacjach pisała na Twitchu, kiedy będę. Mam nadzieję, że będę częściej i systematyczniej niż do tej pory. Także co, dzięki i do usłyszenia następnym razem. Cześć kochani!